niezwykły jest. Używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Ładna piosenka, Elvis. To twoja? Zgadza się, Sam. Podoba ci się? Bo kolor czerwony tak niezwykły jest. Przypominam wam, że jesteśmy strażakami, nie piosenkarzami. Och, zadziałam jak strażak. Ojej. O. Spokój, gryzak. Ten pies próbował zakopać mój kapeć na plaży. Dlaczego zgodziłaś się go pilnować? Sprawia same problemy. Wcale nie. To dobry pies. Lubi zakopywać różne rzeczy. Prawda, gryzak? O, nie! Gryzak, wracaj, gryzak! Wracaj! Gryzak! Nie wiedziałam, że macie psa. To pies siostry. Bardzo cię przepraszam, Helen. Witaj, Bronwyn. Cześć, Helen. Chyba powinien być na smyczy. Tak, ale mi uciekł. On ma tyle energii. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Może weź go na długi spacer. Niech się zmęczy. Masz rację, Sam. Przejdziemy się nad urwisko. Dobry pomysł. Nie zapomnij wziąć komórki na wszelki wypadek. Nie martw się, nie zapomnę. Kolor czerwony tak niezwykły jest. Używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Jej! Jesteś świetny, Elvis. Nie gotujesz dzisiaj, Elvis? Gotowałem, ale miałem drobny wypadek z patelnią. Ojej, niestety nie mam dziś szczęścia. Zabierz mu to, James. Nie, twoja kolej. Niech go ktoś stąd zabierze, proszę. Nie denerwuj się. Zabiorę gryzaka na długi spacer i urządzę sobie mały piknik. Sara, James, może chcecie iść ze mną? Tak, ale to zbyt męczące. Jeśli tak, to może popłyń ze mną na ryby. Zrobimy piknik na łodzi. Tak! Dobrze, to co nam będzie potrzebne? Woda, smycz dla psa... Weź komórkę. O, dla ciebie, Elvis. Przepraszam za psa. Dzięki, Charlie. Do trzech razy sztuka. Próbowałam już wszystkiego, ale boi się zejść. Biedny tygrysek. A może przyniosę przecinak? Nie! Nie ścinajcie mojego bezbronnego drzewka. Ono nic wam nie zrobiło. Nie martw się, Bronwyn. Nie będziemy ścinać żadnych drzew. Och. Patrzcie tutaj! Tu jest jeszcze więcej! Pierwsi je zobaczyliśmy! Jestem mistrzem świata w małżobraniu! Jeszcze tu! Hej, zostawcie coś dla mnie! Ale ty masz już mnóstwo! My współpracujemy! Znajdę sobie lepsze miejsce z mnóstwem małży, zanim bliźniaki wszystko zbiorą. O! Słuchaj, Elvis, rozumiem, że to jest świetne narzędzie ratownicze, ale nie można go używać do wszystkiego. Tak, wiem. Dalej, Norman, ciągnij! Woda! Jest jej coraz więcej. Przypływ nadchodzi. Musimy cię stąd wydostać. Ciągnij, Norman! Przecież próbuję! Utknąłem! Nie mogę cię tu zostawić! Co teraz zrobimy? Wezwij strażaka sama! O, ktoś utknął między kamieniami na plaży.
Na plażę sam ktoś utknął między kamieniami, a zbliża się przypływ. Lepiej weź to narzędzie, Elvis, na wszelki wypadek. Tak. Co się stało, Charlie? Stopa mu się zaklinowała. Próbowałem wszystkiego. Chyba jeszcze nie wszystkiego. Racja, Elvis. Spróbujmy jeszcze jednego. Czy możesz rozsznurować but, Norman? Chyba tak. Tak, dziękuję. Dziękuję, strażaku Sam. O, mogłem o tym pomyśleć. Chwila, moment. Gdzie moje szczęśliwe wiaderko? No tak, gdzie je zostawiłeś? O, zniknęło. Przykro mi, Norman. Musiało odpłynąć. Chodźmy, musimy wracać, zanim nadejdzie przypływ. Zaraz, a co z moim butem? Nie bój się, Kriglington ci pomoże. O, dziękuję, Elvis. Uratowałeś mój but. Właśnie do tego służy to narzędzie. Do ratowania. Nie martw się, Norman. I tak mamy w sklepie więcej świątecznych ozdób niż ktokolwiek w mieście. Ale mamo, nie możemy wziąć innego Mikołaja. Nie, Normanie. Tamten był ostatni. Zamówmy jeszcze jednego. Na tydzień przed świętami? To niemożliwe, nie zdążą z dostawą. Możesz im powiedzieć, że nam się pali. O! Na pomoc! Pali się! Nie o tym mówię, mamo, nie zrozumiałaś. O. Mamo! Szybko, dzwoń do Sama! Pali się u Price'ów. Uwaga, chłopaki, pali się sklep Price'ów. Dzwoniła właścicielka. Człowiek za burtą na środku zatoki. Czekaj, Sam! Co jest? Przyszło następne zgłoszenie. Człowiek za burtą na środku zatoki. Niech Penny wsiada w szalupę ratunkową. O, dobrze myślisz, Sam. Penny? Tak jest, panie komendancie. Pali się instalacja elektryczna. Musimy odciąć zasilanie. Już się robi. Już dobrze, Dilis. Ogień został ugaszony. Wszystko pod kontrolą. Za dużo wtyczek w starym rozgałęziaczu. To była przyczyna pożaru. Elvis ma rację. Te rozgałęziacze są niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby nie przeciążać gniazdka. Tłumaczyłam Normanowi, że mamy dosyć lampek, ale on chciał więcej i więcej. Przepraszam, mamo. O! Zobaczcie, kogo wyłowiłam z wody. Ten człowiek za burtą to nasz dmuchany Mikołaj. O, tak! Może straciłem wszystkie lampki, ale za to odzyskałem zaginionego Mikołaja. Daj mi go, Penny. Zaraz go przyczepimy na dachu. Na dachu? Taki Mikołaj chyba powinien siedzieć w ogrodzie. A widzisz, mówiłam ci. Ale mamo... Słuchaj, Normanie, myślę, że Mikołaj będzie pięknym świątecznym prezentem dla dzielnych strażaków za wszystko, co dla nas zrobili. Us-
Uspokójcie się wszyscy, tylko bez paniki, spokojnie. Spokojnie? Jak to spokojnie? Przecież się pali! Spróbuj medytacji, Mike. Powiedz sobie, jestem spokojny, jestem spokojny, jestem spokojny. Zostawcie medytację! Uciekajcie na zewnątrz! I niech ktoś wezwie strażaka sama! Biegał tak cały dzień. Ja to widziałem. O, cóż, teraz już nie biega. Ciszej, Elvis. Biedaczek, jest wykończony. Daliście się nabrać. Biegał cały dzień akurat. Pali się grzejnik w sklepie rybnym. Słyszę na górze jakieś dziecko. Dokąd się wybieracie? Ratować dziecko! Dzieci tak nie beczą. To nie jest dziecko. To wełniaczek, mały baranek. Robiłam sobie żarty. To moja wina. Już dobrze, Saro. Zabierzemy go stamtąd. Penny, weź aparaty oddechowe. Elvis, przygotuj węże. Idziemy ratować. To dziecko. O, wujku Samie! Mój mały baranek! Wiedziałem, że to nie było dziecko, naprawdę. To tak jak ja, Mike. Tak jak ja. To naprawdę jest dziecko i chce być ze swoją mamą. A niech to. Dobrze, że nic się nie wydarzyło, bo jeszcze ktoś by zobaczył, że przysnąłem w pracy. Halo? Sam? Elvis? Penny? Gdzie oni się podzieli? Tak, zapraszam. Starszy oficerze Steel. Sir, czy pan tak biega od rana? Zgadza się, Penny. Może nie wierzysz, ale mam kondycję, jakbym był dwa razy młodszy niż jestem. Tak jest, sir. Jestem pewna. Chciałam tylko wziąć formularz raportu, jeśli można. Nie ma sprawy, Penny. Dziękuję bardzo. A niech to. W domu jest bardzo dużo pracy, mój drogi synu, a ja nie mogę się zajmować wszystkim. Pozbieraj swoje brudne ubrania i wrzuć je do kosza. Ale ja nawet nie wiem, jak ten cały kosz wygląda. Jest tuż pod zlewem w łazience. Jakoś nie zauważyłem. To, Normanie Price, jest kosz na brudy. O, ale jak to się otwiera? O, tak. O, no, jak tam się wkłada te ubrania? O, chyba jednak ty to zrobisz. A ponadto spodziewam się, że zaniesiesz kosz do piwnicy i zrobisz pranie. Ale, mamo! Sprzątnęłam pokój, posłałam łóżko i zmyłam naczynia. Moja część zadań gotowa. A nie masz czasem ochoty na prasowanko, kochanie? Nie, dzięki. Umówiłam się już z Normanem na deskorolkę. Aj. Wszystko w porządku, Norman? Tam jest bardzo dużo brudnych rzeczy. Musisz podzielić to na dwa prania. Nie ma mowy. Ugh!
gotowe. Bierze się! Na razie, lecę do Mandy! Ale wróć na czas, żeby nastawić drugie pranie! No! Cześć, Elvis! Piękny dzień! Witaj, Dilis! Przyszedłem kupić mopa. Słuchaj, Elvis, też to słyszysz? O, tak. To brzmi jak wodospad. Albo jak... Moja pralka! Tak bym chciał być pielęgniarką. Pojechałbym sobie na jakiś kurs i nie musiałbym tego wszystkiego prasować. Tak jest, doktorze. Ma pan rację. Ta koszula ma objawy zapalenia guziczkowego. A to wymaga natychmiastowej operacji. Tu pogotowie pielęgniarskie. Helen? Co się dzieje z twoim głosem? Jest Mike? A to ja. O, Mike! Przyjedź jak najprędzej, Norman popsuł pralkę! Ani słowa więcej, Dilis, już tam jadę! A nie mówiłem, że będę potrzebny? Ech. I proszę, prawie skończone i nawet nie ubrudziłem sobie palców klejem. O! 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 O nie! Mamo! 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 No nie, głupi klej! Mamo! Skąd to się wzięło? Pokój Normana! Zadzwonię po pomoc! O, pożar nad sklepem Dilis! Wybuchł pożar nad sklepikiem Dilis Price. Wszyscy w pełnej gotowości. Przepraszam, Dilis, ale musisz opuścić budynek na wypadek, gdyby pożar się rozprzestrzenił. Pożar? Jaki pożar? Norman, uciekaj stąd szybko! Nie mogę sam, bo się przykleiłem! No dobrze, rozumiem. Penny, przynieś śrubokręt. Odkręcimy klamkę. Dobrze, Sam. Śruby zardzewiały! Nie chcą się odkręcić! To zdejmij całe drzwi! Normanie Price! Natychmiast odłóż te drzwi! Nie mogę! Przykleiłem się, mamo! Nie martw się, Dilis, odkleję go. Potrzebuję tylko zmywacza do paznokci. No nie... James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Penny poszukamy z wody. Sam,
Widzę tu Sarę już 500 metrów od północnej zatoki klifów. Dzięki, Tom. Też ją widzimy. Spokojnie, Saro. Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą. Na pomoc! Na pomoc! Ratunku! James, patrz! Coś tutaj do nas podpływa. To jakiś morski potwór. Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak Penny. Witajcie, chłopcy. Norman, wracaj! To Penny! Wiedziałem to. Nie bójcie się, jesteście bezpieczni. Uratujecie. Ale co ze mną? Zaraz tu wrócę, Norman. Trzymaj się mnie, James. Ale jest zimno. Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie, co to strach. Strażak sam, czy to pożar, czy dach, czy z wodą kram, to sam radę da. Całe